Uwaga kierowcy, od 1 stycznia wyższe kary za wykroczenia drogowe. Zmieniły się kwoty zgodnie z nowymi taryfikatorami. Podsumowanie roku w jeleniogórskim schronisku. Jednak tych psów przyjęliśmy o wiele mniej. Styczeń w Filharmonii zapowiada się bardzo ciekawie. Serdecznie zapraszamy na wszystkie wydarzenia Filharmonii Dolnośląskiej w styczniu. Tuż przed Nowym Rokiem wita Państwa Paweł Guszała. Zapraszam na serwis informacyjny. Od 1 stycznia 2022 roku w życie wejdzie nowy taryfikator mandatów. Od tego dnia kierowcy będą jeszcze surowiej karani za różnego rodzaju wykroczenia. Nam zmiany przybliżył Henryk Mieszała, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. Uwaga kierowcy, od 1 stycznia wzrastają grzywny za wykroczenia drogowe, te drobne, jak i te poważniejszego kalibru. Dzisiaj maksymalny mandat, jaki może nałożyć policja, to 500 zł. Po wejściu w życie nowego taryfikatora będzie to 5000 zł, a nawet 6000 przy zbiegu wykroczeń. W przypadku niewskazania na żądanie na przykład policji, kto prowadził nasz pojazd, mandat może być jeszcze wyższy. Dla właścicieli pojazdów, którzy nie wskażą, komu powierzyli pojazd do prowadzenia, wtedy jest to kwota do 8000 zł. Wyraźnie wzrosną grzywny za wykroczenia związane z bezpieczeństwem pieszych. Najważniejszymi zmianami, jakie zostały wprowadzone, są to zmiany w stosunku do kierujących, którzy nie stosują się do przepisów określających zachowanie się pieszych na drodze, czyli tutaj nieustąpienie pierwszeństwa pieszym, wyprzedzanie bezpośrednio na przejściu dla pieszym, omijanie pojazdu, który zatrzymał się celem ustąpienia pierwszeństwa pieszemu. Tutaj kwoty się zmieniły z 500 zł na nie mniejszą niż 1500 zł. Surowsze kary czekają kierujących bez uprawnień i pod wpływem. Jeżeli chodzi o osoby, które nie posiadają uprawnień do kierowania pojazdami, na chwilę obecną była to grzywna w wysokości 500 zł, obecnie jest to nie mniej niż 1500 zł i jednocześnie należy zaznaczyć, że te osoby będą odpowiadały sądownie, nie będzie postępowania mandatowego. Takie osoby trafią do sądu celem orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Kierujący w stanie po użyciu alkoholu pojazdem mechanicznym, również orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów, a także kwota grzywny nie mniejsza niż 2,5 tysiąca złotych. I tu również jest zmiana odnośnie rowerzystów, którzy jeżdżą w stanie nietrzeźwości. Jest to kwota również nie mniej niż 2,5 tysiąca złotych, a w stanie po użyciu alkoholu nie mniej niż 1000 złotych. Zostaną zaostrzone także zasady nakładania punktów karnych. Dzisiaj maksymalnie za jedno wykroczenie możemy otrzymać 10 punktów. Po zmianach nawet 15. Chociażby za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km na godzinę lub za niezatrzymanie się do kontroli. Jednak zmiany w tym zakresie mają wejść w życie dopiero po 17 września. Końcówka roku to doskonała okazja do podsumowań. Odwiedziliśmy schronisko dla małych zwierząt w Jeleniej Górze, aby sprawdzić, jak upłynęło tam ostatnie 12 miesięcy. Schronisko dla małych zwierząt w Jeleniej Górze w 2021 roku przyjęło o kilkadziesiąt psów mniej niż w roku poprzednim. To oznacza, że ludzie coraz bardziej przejmują się losem czworonogów i świadomie decydują się na posiadanie pupila. Jeżeli chodzi o liczbę, za 11 miesięcy przyjęliśmy około 320 psów. W porównaniu do ubiegłego roku to jest prawie 50 psów mniej, czyli naprawdę jest to już taka skala większa. Jeżeli chodzi o adopcję, to średnio miesięcznie wyadoptowaliśmy około 11 do 14 psów, to zależy, bo generalnie za 11 miesięcy wyadoptowaliśmy prawie 140 psów. Adoptowane zwierzęta nie trafiają do domów tylko w naszej okolicy, ale w całej Polsce, a niektóre z nich wyjeżdżają nawet za granicę. To wszystko zasługa ludzi. To dzięki Wam wszystkim, czyli nasi jeleniogórzanie i nie tylko, to Wy mi pomagacie, nam tu pomagacie i pracownikom schroniska, żeby w ten sposób funkcjonować. Oprócz tego, że pomaga nam zarząd, miasto, to jest naprawdę bardzo duża pomoc, to jednak ludzie cały czas widzą i postrzegają, że warto pomóc schronisku.
Dzięki ludziom dobrej woli psy mają szansę na normalne, szczęśliwe życie, otoczone miłością i odpowiednią ilością uwagi. Bardzo ciekawie zapowiada się początek nowego roku w Filharmonii Dolnośląskiej. Dla melomanów przygotowano tam kilka koncertów. Już dzisiaj w Filharmonii Dolnośląskiej odbędzie się gala sylwestrowa z muzyką Strausa. Bilety na to wydarzenie już się wyprzedały, jednak mamy dobrą wiadomość. Koncert w formie gali noworocznej zostanie powtórzony już 5 stycznia. Kto tego wieczora wystąpi? Trójka wspaniałych solistów: Karina Skrzeszewska, Aleksandra Borkiewicz, Tomasz Janczak z Towarzyszeniem Zespołu Wokalnego, oczywiście Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Kuby Wnuka. To naprawdę fajny zestaw, taki w sam raz na początek roku. 21 stycznia z kolei zaplanowany został koncert symfoniczny poświęcony muzyce tanecznej, jednak w nieoczywistym wydaniu. Rozpoczniemy tańcem bakanalię. Bakanalię z opery Samson i Dalila, czyli orientalne klimaty, taneczne oczywiście, po czym koncert skrzypcowy Paula Hindemitha, to rzadko grana muzyka, skoczna taneczna, ale w wydaniu dwudziestowiecznym, stąd taka też nie do końca oczywista, jeżeli chodzi o samo podejście kompozytora do materii muzycznej, jednak bardzo pasujące nam do tych tanecznych klimatów. Marta Magdalena Lelek wystąpi jako solistka, fantastyczna skrzypaczka specjalizująca się w muzyce XX wieku, stąd warto na pewno i ze względu na nią, i ze względu na sam utwór tak rzadko grany, warto przyjść do Filharmonii, no a po przerwie siódma symfonia Beethovena. 28 stycznia w Filharmonii Dolnośląskiej czekać będzie kolejna muzyczna uczta. Głównym daniem wieczoru będzie suita z baletu Coppelia Leo Delibes, czyli znów muzyka taneczna, a przed przerwą dwa utwory może znane, może troszeczkę mniej, ponieważ uwertura Grażyny Bacewicz na pewno należy do tych utworów mniej znanych, ale wciąż neoklasyczny utwór, bardzo porywający swoim charakterem, a potem George Gershwin i jego koncert fortepianowy, czyli muzyka jazzowa włączona w muzykę klasyczną. Filharmonia Dolnośląska zaprasza. Serdecznie zapraszamy na wszystkie wydarzenia Filharmonii Dolnośląskiej w styczniu 5, 21 i 28 stycznia 2022 roku. A teraz pozostałe informacje. W okresie świąt na karkonoskich szlakach odbywał się wzmożony ruch turystyczny. Podobnie może być w najbliższych dniach. Do tego przedstawiciele grupy Karkonoski GOPR ostrzegają przed trudnymi warunkami, jakie panują obecnie w górach. Oblodzone szlaki, silny wiatr, niskie temperatury czy zmienne warunki atmosferyczne. Na to wszystko trzeba być gotowym, wychodząc obecnie w Karkonosze. Warto ciepło się ubrać, zaplanować trasę, naładować telefon i zainstalować aplikację Ratunek oraz wyposażyć się w raczki i kije trekkingowe. Stowarzyszenie Bieg Piastów ostrzega przed fałszywymi parkingowymi. Podobno w Jakuszycach przy drodze krajowej nr 3 na wysokości zjazdu na Orle zdarzały się przypadki, że nielegalnie pobierane były opłaty za parkowanie. Teren należy do Stowarzyszenia Bieg Piastów i tylko jego przedstawiciele są upoważnieni do pobierania pieniędzy w tym zakresie. Co ważne, każda taka osoba ma przy sobie kasę fiskalną i wydaje paragon. Jeśli rozpoznają Państwo oszusta, należy bezzwłocznie zgłosić to do biura parkingowego. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.